Historię można opowiadać na wiele sposobów, ale najprościej jest powiedzieć, że historia to ciąg zdarzeń albo narracja, która snuje się w czasie. Coś się zaczyna? Coś się wydarza? I coś się kończy. Ale są takie historie, które bez względu na to, jakie opowiemy, są po prostu wybitne. I chyba każdy z nas to zna. Niektóre opowieści chwytają za serce. Coś w nas poruszają i wciągają na maksa. Posłuchajmy, co nasi twórcy uważają za wciągające. Pierwsze, co cię poruszyło? Pamiętam historię Renifera Rudolfa Czerwononosego, oglądaną pierwszy raz. Wprawdzie znałem wcześniej tę piosenkę, ale zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy, cała ta wyspa zaginionych zabawek, jak to wszystko się różniło od naszych oczekiwań, jak odbiegało od normy. I pamiętam, jak bardzo skutecznie to na mnie zadziałało. Ta jawna niesprawiedliwość, to mnie bardzo poruszyło w dzieciństwie. Przypominam sobie Małą Syrenkę. To była pierwsza animacja, która wywarła tak ogromne wrażenie. Żyłam w innym świecie i pamiętam, że byłam naprawdę zafascynowana pomysłem życia pod wodą, na dnie oceanu i pływania. I to był zupełnie inny pomysł na życie. Film, który obejrzałem pod tytułem Pola Śmierci, to był film wojenny i jest tam taki fragment, kiedy bohater musi uciec z niewoli i na 30 minut milknie. Tyle to moim zdaniem trwało, 20 albo 30 minut. To było niesamowicie wciągające, patrzenie, jak ten bohater próbuje przeżyć. To mnie wbiło w fotel. A kiedy wreszcie na końcu odnajduje swojego kumpla, myślałem, że rozpadnę się na kawałki. Tak, to były prawdziwe emocje. Król Lew. Do dziś pamiętam, że jako pięciolatka oglądałam, jak Mufasa spada i ginie. I byłam tak przejęta, że musiałam wyjść z kina. I może by mnie to tak nie dotknęło, ale kiedy zobaczyłam Simbę, który szturcha nieruchome ciało Mufasy, prosząc, żeby się obudził. Ale przecież on nie żyje, a jego ciało tam po prostu leży. Długo jeszcze to przeżywałam, jak lekką traumę, ale myślę też, że oglądając tę bajkę trochę dorosłam. Wyobraź sobie teraz, że jesteś rozbitkiem. Możesz wybrać trzy ulubione filmy i zabrać je na swoją bezludną wyspę. Jakie to będą filmy? W następnym ćwiczeniu będziesz mógł pomyśleć, jakie tytuły wybierzesz i dlaczego te właśnie historie wywarły na tobie takie wrażenie. Będziemy się odnosić do tych historii przez następne 6 zajęć. Więc dobrze się zastanów i wybierz ulubione.